Siema wszystkim, z tej strony Noris i witajcie moi kochani w kolejnym odcineczku z serii Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. My kontynuujemy naszą przygodę. Naszym zadaniem teraz jest znaleźć Róże Pamięci i podążać za Triss, której oczywiście tutaj niestety nigdzie nie ma. Prawdopodobnie po tym jak wczytałem grę, to ona się gdzieś teleportowała. I nie jest to nic fajnego, bo musimy na własną rękę chyba iść. Chociaż nie, tam się ktoś porusza, no to możliwe, że tam właśnie jest Triss. Dobra kochani, co? Lecimy. Pindo, chodź tutaj. Prowadź mnie. I kontynuujemy przygodę. W poprzednim odcinku rozprawiliśmy się z Kejranem i wykonujemy właśnie teraz zadanie dla Triss. Postanawiam, żeby poszła z nami. Zobaczymy, co tam mamy ciekawego w tych miejscach tam, gdzie w ogóle jest ta róża pamięci. I ciekawy w ogóle wątek, bo wydaje mi się, że to jest też zadanie główne, fabularne, więc... No zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. Oj, tutaj to była bitka z tą królową Endriak. Okej, to jest wodospad. Wydaje mi się, że to tutaj. Wodospad, Menhir. Teraz powinniśmy iść drogą w górę. Już bardziej sobie elfy nie mogły skomplikować życia. Budować ogrody pośrodku lasu. Nie marudź, już niedaleko. Idź w górę do ruin. Okej. Triss idzie z nami. Cedric opowiedział mi piękną legendę o tym miejscu. No dawaj. Elfie legendy z reguły są piękne. Rzeczywistość wygląda znacznie gorzej. Wkrótce się przekonamy. Róża musi gdzieś tu być. Rozejrzę się. Eldan i Cimoril. Cedric mówi, że Cimoril przyćmiewała urodą nawet Franceskę Findaber, uważaną za najpiękniejszą kobietę świata. Cedric za dużo pije. Wow. On naprawdę ma dar widzenia. Gdyby tyle nie pił, mógłby się nauczyć go kontrolować. Ale ładnie tutaj. Cedric pije, bo nie chce mieć wizji. Tym akurat rozumiem go doskonale. O, spójrz, to para kochanków. Piękne. Ale tu zajebiście nie ładnie rozumiem. Tutaj. Jak elfy mogły się stać takie okrutne? Ten z blizną miał w sobie tyle nienawiści. Ludzie spali. Dobrze, że jest. No wiem, dobrze, że jestem, okej. Róża pamięci, bang! Róża pamięci Cimoril. Legenda mówi, że bez kropli krwi róża umiera. Sprzedana również. Ale jeśli podarujesz ją kochanej osobie, wówczas nigdy nie zwiędnie. Aha, czyli tutaj możemy wcisnąć i zacząć już troszkę bajerować. No co, w poprzedniej części wybraliśmy właśnie Triss, a nie Shani. To teraz też jej to dajmy. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli damy jej tą różę. Ta jest dla ciebie. Oh, Geralt. Chcesz, by się zatrzymała? Jeśli legenda zawiera choć ziarno prawdy, róża przeżyje bez kilku płatków. Dziękuję. O tej rzeźbie mówiłem łysy. Państwo se nie przeszkadzają. Dostaniemy za nią tyle orenów, że na miesiąc zabawy w burdelu wystarczy. Albo i półtora! Skąd babsztyl ma tyle pieniędzy? Z defraudancji chyba, skoro kupują chałupę i stać ich jeszcze na rzeźby do ogrodu. Co w ogóle robi taki chordniczy? Państwo sobie nie przeszkadzają. Nie dźwigniemy tego, kurwańska mać. W całości nie. Odłupniem nogi, potem łeb i po kolei na taczkę. Sam sobie łeb odłup, prostaku. Zamknij mordę, cipo. A jen! Zabić ich! Dobrze, koniec. Prostactwo to jest. Mam alergię na skurwysynów. Elegancko, Triss. Pięknie trafiłaś.
gdzie my jesteśmy? Kurwa, do jakiej świątyni żeśmy wpadli. Okej, grubo. To jest pewnie świątynia elfów właśnie. Elfi budowali takie kompleksy, zanim pierwsze ludzkie okręty wpłynęły do Delty Pontaru. Elfy posiadają wrażliwość, jakiej brak ludziom. Oho, naprawdę super. No to wpadliśmy. Znajdź wyjście z łaźni, porozmawiaj z Triss. Wygląda na to, że utknęliśmy. Aha. Musi być stąd jakieś wyjście. Mhm. Co się tak patrzysz? Mam coś na twarzy? Mhm. Co ci chodzi po głowie, Geralt? Aha, czyli dalej możemy bajerować sam na sam. Pójdźmy w tym kierunku. Kąpiel. Przydałaby ci się kąpiel. Tobie też. A jest dopiero rozbieranie level expert. Co my się będziemy pierdolić, nie? Po co się rozbierać? Oho, a to kto? Panowie, idźcie stąd, bo my się ruchamy na dole! Wiedźmińska brzytwa. Leto. Lubi tu przychodzić. Po co tu stoimy? Przecież go nie ma. Idziemy! Dwan ukradli nam historię Eldana i Cymoril. Tak jak teraz kradną Róże Pamięci. Zrobili z niej ckliwą, pustą bajeczkę. Przystojny elf i prześliczna elfka żyli sobie w baśniowym lesie, aż tu nagle zjawił się ludzki książę na białym rumaku. Jeszcze przystojniejszy, bledy Dwan. Jednak my, Ensid, pamiętamy. Bezgraniczne oddanie, poświęcenie, pasja, namiętność. Legenda mówi, że w tych kamieniach zaklęto miłosne westchnienia kochanków. Słyszą je tylko zakochani. Gadające kamienie i śpiewające krzaki. Elfie kędożenie. Mam przerąbane. Ja pierdolę. O kurwa. Powinniśmy częściej chodzić na spacery. Przez chwilę zapomniałam o Flotsam, wiewiórkach, królobójcy i całym świecie. Co nie najlepiej świadczy o świecie. Potrzebuję trochę czasu, żeby przygotować zaklęcia.
To może zająć nawet kilka dni. Mhm. Jakie masz plany? Spotkam się z Jorvetem. Głupio by było, gdybyś dał się teraz zabić. Do czego zmierzasz? Niebawem odzyskasz pamięć. Spojrzysz na wszystko z innej perspektywy. Dowiemy się, co się stało z Yennefer. Mam rzucić to wszystko w cholerę? Powiedzieć Roszowi, miło było chłopie, ale ruszam w swoją stronę? Mógłbyś. Nic mu nie jesteś winien. Po prostu boję się, że wpakujesz się w coś, z czego nie wyjdziesz cało. Jorvet to stary lis, walczy z ludźmi od 100 lat. Ten Leto też nie jest zwykłym siepaczem. Aż strach pomyśleć, kto za nim stoi. To bagno, Geralt. Może cię wciągnąć, zanim się zorientujesz. Za późno. Chcę, żebyś wiedział, że jestem gotowa jechać z tobą na koniec świata ratować Yennefer, bo jestem to winna tobie i jej. Jestem gotowa rzucić dworskie życie, politykę królobójców, wszystko. Mogę nawet mieszkać w Kaer Morhen. Wszystko zależy od ciebie. Triss. Pozwól mi dokończyć, bo drugi raz nie dam rady. Jeśli będziesz chciał odejść, zrozumiem. Dobrze, dobrze, uspokójmy ją już. Nie wiem, co się stanie, ale nie chcę cię stracić. Byłbym skończonym głupcem i niewdzięcznikiem. To miłe, dziękuję. Czy to znaczy, że zostawimy królobójców Roszowi i zajmiemy się własnymi sprawami? Nie mogę. Chciałbym odejść, ale najpierw muszę udowodnić, że jestem niewinny. Ludzie Foltesta i łowcy nagród nie dadzą mi spokoju. Nie takiego życia chciałem dla nas. Czułbym, że odpuściłem, kiedy można było coś zrobić. To by była ucieczka. A my przecież nie przegraliśmy. Bez względu na to, co zrobisz, możesz na mnie liczyć. Potrzebuję kilku dni na przygotowanie zaklęć. Pomówię z Zoltanem o Jorvecie. Kiedy wyrównam rachunki z królobójcą, wrócimy do rozmowy. Okej, no i zrobione. Zabójca królów. Porozmawiaj z Zoltanem o Skojatel. Wydaje mi się, że to mogę rozjebać. Nie? Geralt! O, ziomek przyszedł. A, tu jesteście. Wszystko w porządku? Przyjemnie tutaj. No, no, ładna piwnica. Nawet bardzo. Jak nas znalazłeś? Znajdowanie tych, których szukam, to moja specjalność. Zabierajmy się stąd. W lesie jest mnóstwo skojatel. Dziki gon, okej. Okay. Podweźmy to wszystko sobie. No i spoko. Wychodzimy. Roż znalazł tutaj nam przejście. Deszcz. Gdy pada deszcz, obrażenia elektryczne wrzeszczą. Znak Quen staje się bardziej zabójczy. Aha! Ale dobry bajer. Dobra. Lecimy do Flotsam. Zobaczymy, co tam mają dla nas do zrobienia. Porozmawiaj z Zoltanem o Skojatel. No dobra, pogadamy. Jakie zadania w ogóle mamy? Rzeka tajemnic. O, powracające wspomnienia. A co tutaj? Powracające wspomnienia. Na razie pusto. Rzeka tajemnic. Przeczytaj dziennik kapitański oraz raport kapitana. Dobra, zaraz. To sobie na spokojnie zrobimy. Najpierw dotrzyjmy do Flotsam. Ale nam Roż powiedział, że tutaj jest w lesie pełno skojatel. Krąg życia, okej. A pierdole. Tylko tego Cedrika to za jaja i na latarnię za te za wszystkie pułapki tutaj. O, którędy? Tędy. Polecimy tutaj też, bo była walka ostra. Kurde, gdzie nie było? Ha, ha, ha. A nie, wiecie co? To chyba nie w tym kierunku idziemy. Tamtędy się wchodzi do miasta. O właśnie, tutaj jest brama. Thank you.
Tak BTW zapiszę grę po prostu, bo od 15 minut nie zapisałem. Okej. Nurtuje mnie pewne pytanie. Wal, co taki wiedźmin Maciego Gamratka i... Aha, tu jest Zoltan. Ktoś jest, tu, jest jeszcze tutaj? Czy nie bardzo? Fuck, co ty się tak zacinasz dzisiaj? Wiedźmin, come on. Dobrze cię widzieć, Zoltan. Właściwie co tutaj robisz? Długo by opowiadać. Zasrane to życie. 6 lat tyrasz jak wół, słuchasz bździn starego Breckenridge'a. Klejnoty kupujesz. Zerwała zaręczyny. A ja dureń gawota się uczyłem. Ale chuj tam, było minęło. Cznia się Dorę, młotownię w Nowigradzie i wszystkich Breckenridge'ów świata. Wracam do handlu. O, możemy się z nim spróbować na rękę. Jak tam twoje mięśnie, Zoltan? Spróbujmy, zobaczmy. Twarde jak bycze jaja. Siłowanie to krasnoludzka specjalność, no. Musimy się kiedyś spróbować. Choćby i ter. Dawaj. No pokaż te bycze jaja. Zobaczymy. Dobra, trzymaj go, Geralt, trzymaj, dobrze idzie. Mam go. Dobrze, nie ma żadnych byczych jaj. Masz łapsko jak i madło. Łatwo nie było. Jak kiedy spotkasz moich starych kompanów, Jarpena czy Sheldona, musisz się z nimi spróbować. Zdziwią cię. Okej. Okay. Muszę się dostać do Roweta. Dla ciebie wszystko. Słyszałem, że znasz okolicznych Skojatel. Chodzi ci o to, co jakiś fiucio wykrzyczał na rynku. Muszę się dostać do Jorweta. Wiesz, nie myśl sobie, że ze Skojatel jestem za pan brat. Jorwet mnie nie cierpi. Dlaczego chcesz się z nim widzieć? On wie, gdzie jest królobójca. Jorwet? Przecież to zwykły rzezimiech jest. No, ale dobra. Nie ma co siedzieć na życi. Chodźmy, opowiesz mi wszystko po drodze. Idź na miejsce spotkania z Jorwetem. O, proszę. Kto ci w ogóle powiedział, że mam kontakty ze Skojatem? Loredo. Kutas. A, za to chciał cię powiesić. Za konszachty z wiewiórkami. Jakie rwał jego mać konszachty? Spotkałem paru, owszem. Ale żeby od razu konszachty? Co wiesz o ich dowódcy? Mówią, dawaj, że Jorwet jest szaleńcem. Ale Skojatel słuchają go jak matki. Wie, skurwiel, czego chce. Mam nadzieję, że mi powie. Powiem ci z dwojga złego, Loredo jest większy, kutas. Bo chciał cię powiesić? Podburza mieszkańców przeciwko nieludziom. Chodzą słuchy, że kombinuje z królestwem Kedwen. To bez sensu. Na co liczy? Jak to na co? Kedwen chętnie przyłączy kolejne ziemie i nada Loredo przywileje. Chodź, przed nami jeszcze kawał drogi. No dawaj, wybijaj. Okej. Okay. Dobra, lecimy. Nie wiem, dlaczego gra zaczęła troszkę lagować, ale idziemy właśnie na spotkanie z Jorwetem. Mam nadzieję, że po tym nie będzie jakiś przełom tego aktu, czy tam po prostu coś się ważnego nie stanie, że nie będziemy mogli potem. Mam nadzieję, że nie zmienili hasła. Nie będziemy musieli uciekać z tego miejsca, bo wiem, że tutaj są też podzielone na strefy. Wiem, ale... Po jednym momencie już tutaj nie wrócimy w pewnym momencie. Dowództwo jednego komanda, no. Jesteśmy na miejscu. Tu się z nimi spotykałem. Wiem. Celują do nas z łuków. Co? Nie, no, Geralt, wiem, że jesteś czujny jak żuraf, ale sobie nie dworuj. Podaj hasło. Ale komu? Pospiesz się. Ja pier... Kierkegaard! Nie zrzyj się. Czego tu szukacie? Odzew! Heidegger.
Zadałem pytanie. Prowadź do Jorveta. Po co? Gdybyśmy chcieli gadać z tobą, nie kazalibyśmy prowadzić się do waszego przywódcy. Ale Jorvet nie chce z wami rozmawiać. Mówił ci? Odejdźcie stąd, dopóki jeszcze możecie. Chcecie nas przestraszyć? We dwóch? Na drzewie siedzi jeszcze czterech. Skąd wiesz? Słyszę oddechy. Jeden z nich jest chory albo zażył fistech. Skąd wiesz? Bo sapie jak tur. I co? Zmiękły elfie fujarki? Chcemy tylko porozmawiać z Jorvetem. Czekajcie na polanie. Wiesz gdzie krasnoludzie. Przekażemy informacje Jorvetowi. A przekazujcie sobie! Geralt, idziemy. Wiem, co sobie wykombinowali. I tam jest spotkanie z Jorvetem, podążaj za Zoltanem. Potwora. Wielkiego kurwiego syna z muszlą na plecach. Krabopająk w tych okolicach? Niemożliwe. No nie idź. Wiem, jak się to nazywa, ale wiem, że jest straszne. Wpuścili nas w pułapkę. Trudno. Idziemy. Heh, to uczucie, kiedy jest, wiesz, że jesteś w pułapce. Idziesz, znaczy wiesz, że ktoś zastawia na ciebie pułapkę, ale tak tam idziesz. Kurwa mać. Ty kurw. Pierdolę. Zbieram te rzeczy już. Więcej na to się nie wlezę. Okej, okay. Chodź. Kurde, nie było nas tutaj jeszcze. Jesteśmy na miejscu. To świństwo grasuje tam na dole. Dokładnie tam, gdzie mamy czekać na Jorveta. Nie inaczej. Co robimy? Dawno nie walczyłem z krabopająkiem. A ja rwał jego mać jeszcze nigdy. I wcale nie żałuję. Poczekaj na mnie. A ty co? Masz mnie za jakiegoś miękkiego kutasa? Zabij krabopająka, tak? No świetnie, świetnie. Dobra, zeskocz. Tak profilaktycznie jeszcze sobie ustawimy Quen. O tym miejscu mówiły elfy. To, co się zbliża, na pewno nie jest elfem. O kurwa mać. Czas na ciebie, Geralt. Potwory to nie moja specjalność. Ja pierdziele. Spróbujmy Irdenem go. Dobrze, złapał się Irden. Zoltan, czy ty tutaj czego? Dawaj, chodź. Nie wiem dlaczego, ale teraz to nie wyszło trochę. Zoltan, zostaw go. Ja sobie z nim, kurwa, sam poradzę. No chodź. Quen, ja cię jedynym pogonam, stary. Spokojnie. Damn. Fuck! Ja pierdzielę. Dobra, nie no, jeszcze raz, wypadek przy pracy, przepraszam. O tym miejscu mówiły elfy. To, co się zbliża. No, czas na potwory to nie moja specjalność. Zdychaj. Damn! Chciałem się tylko zapytać, dlaczego ja się tutaj zgliczowałem, ale dobra. O
Który ja mam miecz? Dobry, okej. Chodź tutaj, krabopająku. Chodź. Atakuj mnie, dawaj. Dobra, jeden może być. Okej, dobra, udało się. Tutaj. I poprawimy sobie kłenikiem. Chodź, tutaj do mnie. Dobrze. Fuck. Zbił tarczę. Dawaj, chodź. Chodź tutaj do mnie. To chodź. Irden. Nie. Dobrze. Quen. Irden. Irden miał być Irden. Okej, tutaj. Chodź, dawaj. Pięknie, mam cię. Świetnie, ubite. Piękne przedstawienie, Gwynblade. Zastanawia mnie tylko, po co zadawać sobie tyle trudu, skoro na końcu czeka nierówna walka i pewna śmierć. Mógłbym zapytać cię o to samo. Czego ode mnie chcesz, Vatgern? Mów szybko, zanim zabiję was obu. Okej, słuchajcie, jest ich więcej tutaj. Leto cię zdradził. Chciał dogadać się z twoim towarzyszem, Ciaranem. Ciaran Ep Esnilien nie żyje. Jego wojownicy zginęli w zasadce 2 tygodnie temu. Kłamstwo ma krótkie nogi, Gwynblade. Żyje. Jest na barce ranny, ale żywy. Sprzeciwił się Leto. Jego oddział zapłacił za to najwyższą cenę. Jeśli to, co mówisz, jest prawdą, Dwan zginie. Ale samo słowo nie wystarczy. Czego ty w ogóle chcesz, Jorvet? Nie zrozumiesz. Chowasz się po lasach, mordujesz zbieraczy chrustu, żywisz się korzonkami. Robię to, co muszę. Gdy widzi się cel na końcu drogi, można wytrzymać naprawdę dużo. A twoja droga? Co czeka na jej końcu? A co cię to obchodzi? Eseat Vatgern, masz wszystko Epars. Nie wszystko mam Epars. Moje życie zależy teraz od twojego widzimisię, dlatego jestem ciekaw. Powiem ci tyle. Dwaj królowie, którzy zginęli, to dwa kurwie syny, które podpisałyby wyrok na własne dzieci, by zachować władzę. Ale na wschodzie jest ktoś, kto zasługuje na koronę. Mordujesz mieszkańców Flotsam. Zapominasz, że żyją wśród nich elfy i krasnoludy. Co to za życie? Odebrano im szacunek do samych siebie.
Żyją i umierają według ludzkich praw. Są bardziej dłani niż ty, Geralt. A więc najemny morderca okazał się zdrajcą. Na razie mamy jego słowo przeciw twojemu. Kim on jest, że tak mu ufasz? Dłan, który załatwia brudne sprawki z Coyatel? Jest kimś, kto był gotów zrobić, co należało. Kimś, kto dowiódł, że nikt nie jest nietykalny. To co, wciąż ufasz temu zabójcy? Jeśli mnie okłamujesz. Jeśli kłamie, to Ciaran też. Sprawdzimy to. Zobaczymy, co Leto odpowie na twoje rewelacje. Gdzie on jest? Ruiny Calmeweth. Nie wiem, czego tam szuka, ale lubi to miejsce. Komando będzie nas osłaniać. Gotowy? Dlaczego chciałeś śmierci Foltesta? Porzućmy pozory. Foltest był rasistą. Pozwalałby w Temerii prześladowano starsze rasy. Był jak inni Dwan, ale jego śmierć znaczy dużo więcej. Nie traćmy czasu. Skoro Leto chce śmierci Jorvetha, tak? Ponoć. Zainscenizujmy coś. Powiesz Leto, że złapałeś mnie i oddajesz w jego ręce. A ty? Będę bez broni, ze związanymi rękoma. Jeśli mówisz prawdę, jego reakcja to potwierdzi. Nie ufam ci oczywiście. Moi ludzie będą mnie osłaniać. Rozumiem. Nie rozumiesz. Jeśli zrobisz coś głupiego, posmarują ci twarz miodem i wsadzą w mrowisko. A ty będziesz wył tak głośno, że usłyszą cię nawet jeźdźcy burzy. Moglibyśmy po prostu kazać Leto się przyznać. Altfael, moen irit ten werde. Nie siłą, lecz śmiałością zdobywaj? Właśnie. Miej się na baczności. Leto jest szybki. Okej. Czyli musimy teraz zrobić podpuchę, kochani. Udamy, że schwytaliśmy Jorvetha przed Leto. Jeżeli on się ucieszy, to Jorvetha będzie wiedział, że Leto go zdradził. Jest Leto. Leto. To jest to miejsce, gdzie byliśmy Stris. Co to ma znaczyć? Co on tutaj robi? Przyszedłem negocjować. Jorvetha, lis puszczy. Dał się wreszcie złapać. Nie doceniłem cię. Co człowiek robi w szeregach Skojatel? Znasz powiedzenie, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem? Skojatel to moi bracia w zemście. Dość żartów. Uwolnij mnie. Co człowiek robi w szeregach Skojatel? Kurde. Znasz powiedzenie... To już było. Skojatel to... Powiedz mi, kim jesteś? Naprawdę nic nie pamiętasz? Mam dosyć tego pytania. A ja bałem się, że właśnie ty pokrzyżujesz nam szyki. Jestem Leto z Gulety. Królobójca. To tak... Powiedz mi, dla kogo naprawdę pracujesz. A elf będzie twój. Pracujemy dla samych siebie. My? Królobójcy. Demavent, Foltest, kto jeszcze? Kim wy do diabła jesteście? Spotkaliśmy się już kiedyś, Geralt. Pamiętasz? Nie, kurwa, nie pamiętam. Ja nigdy nie zapomnę. Uratowałeś mi życie, Biały Wilku. Walczyliśmy ramię w ramię. A teraz skrzyżujemy miecze. Nie doszłoby do tego, gdybym wcześniej zabił Jorvetha. Serit i Egan utopią się we własnej krwi. Nie sądzę. Zanim Skojatel w Dolinie Pontaru zorientują się, że nie żyjesz, moi ludzie wykonają zadanie. Serit i Egan, co to za jedni? Królobójcy, którym Skojatel pomagają w Dolinie Pontaru. Co łączycie z Jorvetha? Co człowiek robi w... A to już było, kurde, przepraszam. Zawalczmy z nim. Jeśli tak stawiasz sprawę. Dość tej farsy. Vedraj! Elle! W co ty grasz? W grę, którą przegrałeś.
Fuck shit, jeszcze Roż tutaj się dowalił. Ja pierdzielę, jaka jatka. Daj mi miecz. Jorvet czy Roż? Roż. Sorry, ale... Bierz królobójcę! Muszę cię zabić. Spróbuj. Nie jestem królem. What the fuck? Szkoda, że stoimy po przeciwnych stronach. Damn! O, znaleźliśmy nowe pomieszczenie. Widzę, że nie zapomniałeś, jak się walczy. Dlaczego w ogóle mnie ścigasz? Myślą, że to ja zabiłem Foltesta. Było się nie bawić w żołnierza. Fuck, dobrze jest. Kurna, to jest naprawdę wiedźmin, ma ardzik. Dobra, art na art, proszę cię bardzo. Cholera, on jest jakiś pojebany, poważnie. Shit. Dobra, Quenik. Ardzik. Nie, czekajcie. Irden. Spróbujmy go Irdenem. Łapać Irden go musimy. Mamy wtedy naprawdę sporo czasu. Kurde, zginiemy. Jakby zginiemy. Fuck, nie mamy nic. Quen, szybko Quen. Boże, jakie to jest bydle wielkie. Quen straciliśmy. Ale ma rozwinięte w ogóle znaki. Fuck, jeszcze nas zabił. Cholera, no. Dlaczego w ogóle mnie ścigasz? Myślą, że to ja zabiłem Foltesta. Było się nie bawić żołnierza. Spróbujmy go tym załatwić. No tak, nie dotknęło mnie, ale co tam? Musi pociągnąć ze sobą życie, nie? Dlaczego wiedźmin zabija królów? Byłem nim. Dawno temu, więc teraz jesteś najemnym zbirem. No! Nie trawię tego cepa. Boże święty. No i proszę, no i co? Zawsze jak mogę, to... Powinieneś się poddać, gdy miałeś okazję.
Dobrze walczysz, chociaż nie tak jak kiedyś. Mięśnie pamiętają. Dziki Gon nie mógł ci tego odebrać. Okej, okay, mamy coś. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, damy radę. Ło! Wystarczy wiedźmin i kilka elfów, żeby zabić króla. Nie masz pojęcia, ile osób było gotowych nam pomóc. Naiwniak, zdradzą cię. Czas Jorveta się kończy. Inni zostaną osądzeni i skazani za rozpętanie chaosu. Więc dlaczego? Byłeś jednym z nas, Geralt. Uratowałeś mnie. Teraz jesteśmy kwita. Twoja wiedźma zna się na czarach. Jak myślisz, da radę teleportować mnie do Edirn? Jak będzie grzeczna, nie zrobię jej krzywdy. Znajdę cię. W takim razie do zobaczenia w Edirn. Wreszcie się ocknąłeś. Gdzie królobójca? Uciekł. A Jorvet? Moi ludzie zabrali go do Flotsam. Królobójca może chcieć go odbić. Wątpię, on chce Triss. Triss? Dlaczego? Skłóciłem go z elfami. Teraz nie może podróżować przez lasy, ale o tym później. Muszę znaleźć Triss. W takim razie za mną. Teraz, gdy mamy Jorveta, wszystko się zmieni. Okej, moi kochani, tutaj zakończymy. Wygraliśmy walkę, znaczy przeszliśmy walkę z Leto, ale niestety nie udało się go pokonać. Na szczęście oszczędził nas, a sam poszedł Triss złapać, żeby przedostać się do Edirn. Także w kolejnym odcinku się dopiero tym zajmiemy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Zapraszam was do kolejnych odcinków już niedługo. Na razie trzymajcie się, oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie i już niedługo widzimy się znowu. Na razie, trzymajcie się, hej!